Nowy update świąteczny jest tragiczny. Aktualnie jestem jakoś 24 godziny od rozpoczęcia aktualizacji. Na swoim koncie posiadam już maksymalną ilość waluty. Zebrałem wszystkie ukryte prezenty. A jeżeli nie wiecie, jak to zrobić, to tutaj macie odcinek. Dzisiaj również za darmo rozdam wam huge happy rocka, ale tu byście oglądać ten odcinek do samego końca i nie mam już co robić na tym update'cie. No niby jest ten kalendarz adwentowy, ale on ma tragiczne nagrody. No przecież raz dziennie wchodzisz tylko po to, żeby odebrać 6 small Christmas giftów. Na tym update'cie fajnie się tylko grało przez pierwsze kilka godzin. No ale to też było monotonne, ponieważ szliśmy na najlepszą ostatnią krainę. Generalnie, żeby przejść na tą ostatnią krainę z naszej poprzedniej ostatniej krainy, no to potrzebowaliśmy jakieś kilku minut, więc mega dużo super fajnego kontentu. No i robiliśmy standardową mechanikę, farmiliśmy walutę i za walutę otwieraliśmy jajka. No i teraz niby też bym mógł otwierać jajka, tylko że moja maksymalna ilość waluty, którą mam po lewej stronie, tarczy mi na 15 godzin openingu. 15 godzin. Czyli jeżeli zostawiłbym swój komputer na 15 godzin, czyli na cały jeden dzień, no to bym wydał tą walutę. Ale co z tego? Skoro i tak te pety, które aktualnie widzicie, Frost Axolotl, 161 milionów existów. Jolly Penguin, prawie 50 milionów. Frost Beer, ile jest Frost Beeru? 345 milionów, a to tylko i wyłącznie w wersjach Rainbow. O, jest to niesamowite i te pety są po prostu mało warte. No i jaki jest sens? Bo ja farmię maksymalną ilość waluty na około 3 godzin. Czyli muszę farmić 3 godziny, żeby robić opening przez 15 godzin. Przy graniu 6 godzin dziennie, to jest i tak bardzo dużo, to są 3 pełne dni grania. Czy Pet Simulator ma na tym polegać? Nie opłaca się też trzymać tej waluty, bo jak wyjdzie ta nowa aktualizacja za te 6 dni, to znowu nam ją przekonwerują jak w przypadku tej aktualizacji. O topkę klanów nawet nie mamy co walczyć, ze względu na to, że jest ona tak mega turbo pay to win, że tu się nie da dostać. A na samym końcu będzie jeszcze gorzej. Gemów również się nie opłaca trzymać, bo spadają one mega mocno w dół. Więc pytanie, co ja mam przez te 6 dni robić w tej aktualizacji? W ogóle kto wpadł na świetny i genialny pomysł? Mamy święta Bożego Narodzenia, czyli największy event w Pet Simulator, jaki można tak naprawdę zrobić. I jedyne, co dostajemy świątecznego, to kalendarz adwentowy i gifty do zbierania. No kto na to wpadł? Nie można było zrobić oddzielnej waluty, oddzielnego świata? Czemu? Dodatkowo wiadomo, możemy tutaj stać i dropić huge'a, ale tego huge'a się nie da wydropić. Nie da się. Huge Krokodile ma tylko 374 osoby na świecie. Jeszcze się okazało w devblogu, że Huge Hunter Game Pass za 3000 Robuxów nie działa. Przepraszam, za ponad 3000 Robuxów. Ja mając Huge Huntera, kupione wszystkie Game Passy na laka, enchanty takie, jakie tutaj widzicie, czyli Lucky X5 w postaci 6 sztuki Huge Hunter, budką, która mi dawała 150% laka, i jeszcze eventem razy 3 Huge, razy 6 Huge i razy 12 szansa na Huge'a. Jak myślicie, droptałem tego Huge'a? Nie. Czy inni droptali tego Huge'a? Nie. Mayrushard, czyli taki zagraniczny youtuber, na poprzedniej aktualizacji robił taki challenge, gdzie z 10 kont, gdzie miał znowu kupione wszystkie game passy i tak dalej, te enchanty za kilka milionów, otwierał. I z 10 kont chyba po otworzeniu jakichś 10 milionów jajek dopiero droptał. Super sprawa. No i tutaj nie mogę narzekać, ponieważ na tym update'ie na samym początku zarobiłem 3 huge, 3 takie huge kaleroki, a jednak co ja mam robić przez te najbliższe 6 dni? W minigierki też jak ostatnio udowodniłem na tym odcinku, który tutaj widzicie, też się nie opłaca grać, a ta nowa to już jest w ogóle XD. No i tutaj możecie mi powiedzieć, Pedro, ale przecież nie każdy wydał tyle Robuxów co ty. Pedro, przecież nie każdy gra tyle samo co ty w tą grę. Daję sobie z tego w 100% sprawę. Ale jednak update'y powinny być dla wszystkich. A dla każdej osoby ta aktualizacja wygląda dosłownie teraz tak samo. Po prostu teraz każdy, niezależnie czy wydaliście Robuxy czy nie, nie ma co robić w tym update'cie. Tu mamy przykład takiego Reduxa, który oczywiście stoi i otwiera jajka. Ile Redux wydał Robuxów? To mogę wam powiedzieć, Redux wydał 400 Robuxów na tą grę. Od początku gry. To nie jest jakoś mega dużo. I on też już na przykład nie ma co robić, bo również ma bardzo dużo waluty na kilka godzin openingu i po prostu stoi i otwiera jajka. Ale wejdźmy na jakiś publiczny serwer. No i wszedłem na pierwszy lepszy public serwer. I co my tu mamy? Tu mamy jakiegoś gościa, który stoi jewka. O, tam już przy jajku widzę, że naprawdę stoją ludzie. Ile tutaj osób stoi? Ile? Raz, dwa, trzy. Okej, tylko 3 osoby. A teraz ile osób farmi na ostatniej krainie? 2. Nie no, super. Jeżeli ja bym się tu przyłączył, to 70% osób właśnie stoi na spawnie albo farmi walutę. A gdzie są pozostałe osoby? Gdzie one się poukrywały? A, chwilę temu było 5 osób na spawnie. Jedna osoba rata od krainy do krainy i sobie farmi itemy. Super, Preston. No ale chociaż sobie bombkę na drzewie możemy powiesić, no nie? Nie, nie możemy, bo już są wszystkie miejsca zajęte. No ale chociaż możemy sobie otworzyć za 600 Robuxów kolejnej paka. A no tak, przecież on jest tragiczny. No ale przecież możemy sobie otworzyć fruit eggi za Robuxy. Ale Roxak wydał prawie 70 tysięcy Robuxów i dostał z tego 3 huge. Ale chociaż w łatwy sposób możemy sobie zrobić gemy inwentując friendów. Ale to też nie działa, nie działa. Ale chociaż
youtuberzy mogą wysyłać pyty mailboxem i robić konkursy i żeby więcej osób grało w tą grę. Nie, czekaj, przecież mailboxy nie działają. No ale chociaż nie ma żadnych bugów w tej grze. A nie, czekaj, bo Dejka już od prawie 2 tygodni jest zbugowane. Chociaż rangi sobie możemy powbijać. A nie, bo gracze free to play będą robili rangę 10 jakieś 1,5 miesiąca. Chociaż możemy sobie kupić upgrade'y. A nie, bo jeden upgrade na otwieranie plus 3 jajek kosztuje tyle co huge pet. No dobra, teraz może troszeczkę mniej. No ale czy wy już widzicie absurd tej aktualizacji? No ale chociaż tutaj nam fajne i kreatywne nowe zwierzaki. No nie, bo są one Pet Simulator X. No ale chociaż snow merchancie możemy sobie kupić nasze śnieżki. Ej, jest progres, bo to jeszcze wczoraj nie działało. Tak, taka prosta mechanika jak zrzucanie śnieżkami nie działało jeszcze wczoraj. Tak samo jak Trading Plaza, serwery. No nic, mi na tej aktualizacji pozostaje tylko i wyłącznie otwierać te jajka, a potem je sprzedawać za grosze. Pety, które mi z nich wylecą. A potem farmić tą walutę, farmić nowe przedmioty do ekwipunku i czekać na następną aktualizację, którą przejdę w 2 godziny. Chciałbym dodać, że jest to dopiero drugi update, druga aktualizacja, tu już nie ma pomysłów. Już są brane pomysły z Pet Simulator X. Na drugim update'cie i to jeszcze takim jak świąteczny. Ja jestem na maksa zawiedziony. Jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, a może nawet i więcej. Zobaczcie, jak mi ta gierka laguje po dużym openingu. Ale to nie jest ta sprawa, o której chciałem wam powiedzieć. 22 FPS na komputerze za dużo, dużo pieniędzy. I nawet jak ja właśnie siedzę te pół dnia, wydałem prawie połowę waluty, siedzę już pół dnia tutaj, to zobaczcie na te pety. Huge'a żadnego nie ma. Okej, wydropiłem Colorful Dragona Rainbow. Jestem naprawdę w mega dużym szoku i zobaczcie, no tych petów nie ma jakoś mega dużo. Topki też, no standardowo nie uda mi się wbić. W rapie to już w ogóle, a w powerze jak wygląda topka w powerze? Ludzie w topce mają 3 razy lepsze pety ode mnie. No to jest w ogóle grane. No ale sama liczba graczy to pokazuje 314 tysięcy graczy w 24 godziny po aktualizacji. Przypominam, w nowej grze. Wow, kalendarz adwentowy, nawet nie wiem co ja tutaj zrobiłem i co ja dostanę. 12 Christmas giftów, wow. Nie no, świetne nagrody, Preston, powiem ci, no dzięki wielkie. Zobaczcie, że tu się nic nie zmienia, cały dzień przy jajku. Ale super fajna rozgrywka. No tak dla urozmaicenia raz dziennie możemy sobie odebrać free wordsy. Nie no, super, tak z 5000 gemów wpadnie i trochę waluty. Elegancja Francja. No czasem sobie też wykupię merchant, co my tu mamy, dolna część klucza. Taker sobie odbiorę 30 tysięcy gemów, mało. 20 takich petów daje 63 800. No tych to nawet nie mogę tyle wrzucić, bo mam ich za dużo. No wrzucę te, ale gwarantuję wam, że też również dają 63 800. No czasem sobie kupię też tego merchanta, ponieważ tu są dużo lepsze nagrody i one się przydają. Ludziom już się po prostu nie chce grać w tą gierkę. O, nagle mi odlagowała, super, możemy tu postawić flagę. Flaga na magnet. No i został mi już tylko los męczennika, otwieranie jajek. Tak swoją drogą w ogóle sobie kupiłem też otwieranie za ponad 1 000 000 gemów, tam mi poszły gemy. I teraz otwieram 71 jajek zamiast 68, więc szybciej otwieram. A żeby za darmo wygrać huge happy rocka, zostaw subskrypcję, dzwoneczkiem w tym kanale, łapkę w górę pod tym odcinkiem, a w komentarzu napisz słowo prezent oraz swój nick z Robloxa, a za 3 dni komuś z was go wyślę. Trajdzie, bo oczywiście mailbox nie działa. No nic, mam nadzieję, że wy macie więcej rzeczy do robienia w tej wspaniałej grze.